Dzień dobry, witamy serdecznie. Gościem Chemik Policja TV jest Małgorzata Glinka-Mongentale. Dzień dobry. Dzień dobry. No i na początku zapytam, jak na emeryturze? Dobrze, dziękuję, nie narzekam. Słyszałem, że i to z zaufanego źródła słyszałem, że ostro wzięła się pani za remont. No, za remont, tam muszę parę rzeczy pozmieniać w domu, ponieważ 5 lat temu czy 6 lat temu został kupiony, a teraz w praktyce to wygląda inaczej, więc musimy tam porobić parę zmian. Mhm. Jakby dominuje pani nad ekipą remontową i ostro narzuca, co mają robić, czy jakoś tak łagodnie do tego pani podchodzi, nie ma jakiejś atmosfery mocno sportowej? Nie, łagodnie. Ja w prywatnym życiu naprawdę jestem bardzo łagodnym człowiekiem, więc generalnie nie stwarzam jakichś takich sytuacji konfliktowych. W jednym z wywiadów po zakończeniu kariery już powiedziała pani, że jak na razie w ogóle nie odczuwa jakiegokolwiek głodu czy tęsknoty za siatkówką. Minęło trochę więcej czasu, czy cokolwiek w tej kwestii się zmieniło, czy wciąż pani do siatkówki nie tęskni? Generalnie staram się żyć teraźniejszością i tym, co mogłabym zrobić w życiu w przyszłości. Staram się nie żyć przeszłością, bo to niedobrze robi człowiekowi i wiadomo, że są momenty, gdzie jest mi ciężko, że brakuje mi tej adrenaliny. Nie mogę powiedzieć, że w ogóle mi nie brakuje. Brakuje mi, ale staram sobie to jakoś tłumaczyć. No, takie jest życie sportowca, że w pewnym momencie się coś kończy i no, trzeba praktycznie zacząć żyć od początku i w ogóle generalnie życie jest zupełnie inne i trzeba się zaadoptować i ja sobie daję trochę czasu, żeby się spokojnie w tym odnaleźć. Czyli minęło prawie pół roku, odkąd pani zakończyła karierę, już się pani odnalazła, czy cały czas jest ten proces w trakcie trwania? A ja nie wiem, bo to różnie bywa, zależy od dnia, jak się obudzę, tak? Więc ten proces chyba trwa i będzie długo trwał. Ja 25 lat poświęciłam, nawet więcej można powiedzieć, bo od 8 roku życia gram w siatkówkę, więc generalnie no to było moje całe życie, więc wydaje mi się, że do końca życia będę miała jakiś tam sentyment i najważniejsze tylko, żeby to pozytywnie wspominać. Sporo profesjonalnych sportowców po tym, jak zakończą karierę, dają sobie rok przerwy, a potem wracają do grania, ale amatorskiego, bo mamy kilka jakichś takich poważniejszych lig amatorskich w Polsce. Czy w ogóle myślała pani o czymś takim, żeby już nie na poziomie profesjonalnym, ale na takim bardziej koleżeńskim pograć, przypomnieć sobie trochę siatkówki? Nie, myślę, że nie będę wracać do tego tematu, ponieważ siatkówka jest takim bardzo delikatnym sportem. Trzeba się przygotować bardzo dobrze fizycznie, żeby w ogóle wyjść na boisko i zazwyczaj co to słyszę, że tak z biegu, z ulicy, z samochodu, to sobie można zrobić dużą krzywdę. Staram się robić takie sporty, których wcześniej nie mogłam robić, więc generalnie koncentruję się bardziej na takich nowościach. Na przykład? Na przykład biegam, na przykład uprawiam jogę, teraz zapisałam się tak samo na crossfit, więc... Crossfit to taka bardzo siłowa jakby dyscyplina. Tak, no siłowa, no ma się swoje jakieś tam układy, ale generalnie no podoba mi się to, no ja muszę się ruszać, bo to jest moje całe życie i nie wyobrażam sobie, żebym siedziała przed telewizorem, więc... Umilam sobie w ten sposób, teraz jedziemy na święta na narty, więc pod względem ruchowym jestem cały czas aktywna. Tak pani opisuje swój tydzień, to praktycznie 4 treningi tygodniowo wychodzą, prawie jak w profesjonalnym klubie. No może tak powiedzieć, że staram się jak najwięcej ruszać, bo po prostu się dobrze czuję i mi to pomaga na głowę. Śledzi pani rozgrywki Orlen Ligi czasami? Oczywiście, śledzę i nie to czasami, śledzę. Mhm. Jak się układa liga w tym roku, jak pani ocenia, bo dopiero co skończyliśmy, jesteśmy na półmetku jakby pierwszej rundy zasadniczej. Znaczy liga bardzo nam się dobrze układa, bo ja jestem cały czas tam częścią tego Chemika i bardzo dobrze nam się układa, bo lepiej niż w tamtym roku i gratulacje dla dziewczyn. No ale na pewno no, klub
chciałby, żeby coś w Europie wygrać, więc teraz się koncentrujemy na tym meczu, który będzie w czwartek. Więc generalnie liga się bardzo dobrze układa, są drużyny, które są bardzo słabe, które może nie powinny być w lidze, bo te rozgrywki całoroczne dziewczyn są tak intensywne, że może skrócić tą ligę, żeby trochę na zdrowiu zaoszczędzić. No ale też szkoda tych dziewczyn, które by musiały pójść do tej drugiej ligi, więc to już... Właśnie znaleźć złoty środek dla tych rozgrywek to nie jest łatwa sprawa, bo z jednej strony te dziewczyny dzięki temu mogą się mierzyć z takimi zespołami jak Chemik Police, czy Impel Wrocław, czy cała reszta czołówki. Tak, tylko no, te porażki tak samo, no, za dużo porażek też niedobrze robi na głowę, albo może rozszerzyć drużynę, że na przykład te cztery drużyny porozstawiać, żeby ta drużyna miała zamiast 14, może 20 zawodniczek i przy okazji te młode by się uczyło od tych najlepszych. No nie wiem, no to już nie moja głowa. Okej. Wspomniała Pani, że śledzi Orlen Ligę. To trochę może przewrotne pytanie, ale widzi Pani jakąś taką młodą za czasów juniorskich Małgorzatę Glinkę, Morgenthalę, jeszcze wtedy Glinkę, tylko w którejś zawodniczek Orlen Ligi, czy na razie myśli Pani, że trudno by było taką osobowość znaleźć? No nie wiem. Bardzo jest ciężko. Teraz jest w ogóle bardzo ciężki okres dla młodzieży, dla takiego jakiegoś systemu szkolenia i widzę, że no, będziemy musieli trochę poczekać na te talenty i na razie nie widzę. No, są zawodniczki, które bardzo dobrze grają, ale to już są dziewczyny, które są z doświadczeniem, a młode dziewczyny, no to ciężko powiedzieć. No, bardzo mi przykro z tego powodu, że nie ma takich właśnie talentów. A jeśli taka juniorska Małgorzata Glinka miałaby się pojawić, to jakie cechy osobowości musiałyby ją charakteryzować? Jaka była Pani za tych czasów juniorskich i jak juniorka powinna wyglądać teraz? Jak powinna wyglądać? Wydaje mi się, że powinna się urodzić w tamtych czasach. Ja miałam mało, bo miałam tylko siatkówkę i generalnie podwórko, więc jak powinna wyglądać? No powinna po prostu chętnie chodzić na treningi i to powinno być jej celem, tak? I czerpać radość z tego i za dużo nie wymagać, tylko wymagać od siebie. A charakter? Charakter zwariowany. Może nie brać za dużo na serio. Żeby rodzice się nie wtrącali za bardzo do kariery, bo to przeszkadza i dawać serce na boisku. Okej. Nie będę poruszał jakoś wyjątkowo głęboko tematu reprezentacji Polski, ale mam tylko jedno pytanie. Czy uważa Pani, że to dobrze, że w kadrze Polski znalazła się tylko jedna zawodniczka, która gra poza Orlen Ligą? To dobrze dla kadry, czy źle dla kadry? Ale jak gra poza Orlen Ligą, nie rozumiem. Wszystkie nasze zawodniczki, które są aktualnie powołane przez trenera Jacka Nawrockiego, grają w Orlen Lidze, tylko jedna zawodniczka gra za granicą. Aha, rozumiem. Niedobrze. No ja wychodzę z takiego założenia, no, już to mówiłam parokrotnie, że trzeba wyjechać za granicę. No to jest życie, które ma się przez jakiś okres czasu nawet na moim... że teraz ja już nie gram w siatkówkę i miałam możliwość bycia w innych krajach i nawet może to było ciężej, ale jestem bardziej bogatsza jako osoba i mam większe doświadczenie, umiem się odnaleźć w stresujących sytuacjach. Tak, chciałabym, ja tutaj nie mam nic do powiedzenia, ale bym sugerowała, żeby dziewczyny próbowały wyjeżdżać za granicę, nawet za mniejsze pieniądze, bo później przyjdą same te większe pieniądze. A z drugiej strony nie można na to spojrzeć na przykład tak, że dzięki temu Orlen Liga jest silniejsza, że nasze reprezentantki grają tutaj w Polsce? Ale oczywiście, no można i tak powiedzieć, ale wydaje mi się, że te zawodniczki jakby pojechały za granicę, to by przyjechały silniejsze, tak. Okej, dobra. Czytała Pani książkę Andrzeja Niemczyka? Tak, można powiedzieć, że tak. Jak wrażenia? No ostre wrażenia. Ale to się taka lektura, która Panią wciągnęła i dobrze się czytało, czy po przeczytaniu Pani powiedziała, kurczę, no? No czy, wydaje mi się, że no, trzeba mieć dużą odwagę, żeby opisywać aż tak
szczegółowo swoje życie. Ja bym się na przykład na takie coś nie odważyła, ale... A przepraszam, że wyjdę słowo. Pamiętam, że była pani pytana o możliwość napisania książki i mówiła pani, że jeszcze nie ten moment. No nie, i wydaje mi się, że to nie, w ogóle nie ma takiego momentu na moją książkę, ponieważ... Wydaje mi się, że lepiej, żeby ludzie nie wiedzieli, jak moja kariera przebiegała, bo były różne momenty i to było tak samo, było zaskoczeniem, ale na pewno by było to hit sezonu, o tak, to daje gwarancję. Czyli po lekturze książki Andrzeja Niemczyka nie ma jakiegokolwiek, bo tam pamiętam była ta jedna historia tego wielkiego konfliktu, który narósł jakoś bardzo mocno w mediach, ale w tej książce był on poruszony, był jakby pokazany z jednej strony, ale jakiś wielki konflikt to chyba nie był. Znaczy z perspektywy czasu, no to w ogóle dla mnie to żadna jest jakaś tam sytuacja stresująca. Tak naprawdę dobrze, że takie rzeczy się dzieją w życiu. No nic nie można mieć, wszystko po prostu łatwo i przyjemnie. Spotkały się dwie osoby o mocnym charakterze i po prostu doszło do konfliktu, ale my teraz jesteśmy w bardzo dobrym kontakcie z trenerem, mamy do siebie szacunek i o to chodzi. Okej, ostatnie pytanie. Czy w przeciągu tego, tak jak mówiłem, prawie pół roku, odkąd pani skończyła karierę, miała pani jakiś taki poranek, że wstała rano, przetarła oczy i pomyślała sobie, może jednak wrócić, może jednak warto by było jeszcze jeden sezon zagrać, czy ani razu się tak nie przytrafiło? O, ja miałam dużo takich przemyśleń, ale wydaje mi się, że miałam taką piękną karierę, że czemu to psuć i może po prostu, może to nie było tak jak do tej pory i w sumie niczego mi nie brakuje jako zawodniczka, sportowiec, więc wydaje mi się, że w zupełności wystarczy i jestem w pełni usatysfakcjonowana jako zawodniczka, jako kobieta.